Szczerze mówiąc, ja pierwszy raz coś referuję siedząc, ale wiem, że to taka postawa jest, ona nie jest adekwatna, żeby teraz wstać i chodzić, ale spróbuję. Przede wszystkim oczywiście wszystko mi się pozmieniało po referatach kompletnie, więc będzie jak zapowiedziana anarchia. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za książkę, bo mi uratowała życie. Dostałem recenzję chyba jednego właśnie z takich eksperymentatorów, który uważa, że jednak ekonomiści są lepsi niż inni. Jak ja w swoim artykule napisałem, że właśnie możemy przez edukację ekonomiczną tworzyć tego takiego no niezbyt altruistycznego potwora. Sorry, to jest, jestem w kontrze tutaj. W każdym razie jest coś takiego, że odpisał mi, że właśnie przytoczył bardzo dużo badań, które są nierozstrzygnięte i twierdził, że no, moje stwierdzenie jest takie na wyrost. I dzięki temu w tej książce, zresztą to jest, chyba nie ma przypadków, udało mi się nie robić tej metaanalizy. Za to bardzo dziękuję. W każdym razie jest coś takiego, że ja się zajmuję też racjonalnością i ja co stopień naukowy, to zawsze sobie myślę, że o, tym razem to już jestem gotowy napisać książkę czy jakąś dużą publikację dotyczącą wiedzy ekonomicznej i racjonalności i zawsze nie jestem gotowy, zawsze gdzieś tam skręcam. W każdym razie jest coś takiego, że ja w ogóle z innej perspektywy na to patrzę. Patrzę jako trochę taki inżynier, który jednak ma kształtować ludzi. Część z Państwa brała udział w eksperymencie tym online, tak czy nie? I właśnie moje zadanie jest takie, że ja po pierwsze nie przyjmuję w ogóle żadnych praw ekonomicznych. Dla mnie nie ma żadnych praw ekonomicznych. Nie ma popytu i podaży, gdyż przez ileś tam lat obserwowałem, jak bardzo można łatwo manipulować zachowaniami ludzi, którzy działają wbrew temu, co nazywamy prawo popytu i podaży na przykład. I wtedy, jeżeli zaobserwujemy jedną taką działanie, które jest wbrew temu prawu, to już przestaje to być prawem. Można mówić o statystycznym prawie. Stąd też ja bardziej używam keynesowskiego takiego podejścia, które mówi o konkluzywności teorii. I przez długie lata próbowałem pokazać, że model Homo Economicusa w pewnej jest niekonkluzywny. Powtarzałem właśnie badania eksperymentalne Kahnemana, Tverskiego, sam wymyślałem kilka. Tak, no, nie chwaląc się, ktoś mnie nazwał ostatnio ojcem ekonomii eksperymentalnej w Polsce, więc no to ale to porzuciłem, dlatego że ekonomia eksperymentalna właśnie jest taka laboratoryjna, takie i mnie interesuje to, jak uczyć. I przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o Homo Economicusa, uczenie najlepsze jest przez opowieść, przez storytelling. My tak naprawdę opowiadamy pewną historię o człowieku w podręcznikach ekonomii. Ludzie opowiadają swoją historię, studenci mają swoją historię dotyczącą człowieka ekonomicznego i co to znaczy zachowywać się racjonalnie, ekonomicznie. I ja próbuję skonfrontować te dwa podejścia. Najpierw pytam studentów właśnie, co to znaczy zachowywać się ekonomicznie, co to znaczy model Homo Economicusa, że to jest takie pewne uproszczenie, jak oni sobie to wyobrażają. I wyobrażenie było tutaj, tylko nie nazwane i jest jeszcze gorsze niż było, tylko skrót z opowieści biblijnej. To jest obraz, który mają studenci nie ekonomii, jeżeli chodzi o właśnie Homo Economicusa. Chciwy, bezwzględny, dążący do celu, niezwykle efektywny, kalkulujący. Ale z tego gorzej, proszę Państwa, oni mają wizję Scrooge McFacza z Cartoon Network. To jest powtarza się non stop. No dobrze, to jest taki obraz mniej więcej. I teraz zauważyłem bardzo dużą zmianę, chyba pod względem wynikająca z popkultury. Był taki film księgowy, młodzi, to był taki hitman, który tam był takim właśnie kalkulującym, teraz to jest właśnie... Ben Affleck. Tak, właśnie grał w niego, to jest właśnie, teraz się zmienia, ze Scrooge'a McFudge'a na księgowego, który kalkuluje, jest bezwzględny, efektywny i ma Aspergera. To też można dodać, że właśnie Homo Economicus ma Aspergera. I teraz to jest obraz. Ja mam na forum internetowym z kilkunastu lat właśnie będę robił metaanalizę, taką analizę tekstów studentów, jak oni sobie wyobrażają tego Homo Economicusa. A z drugiej strony zastanawiam się, a jaki mamy obraz Homo Economicusa w podręcznikach. I to Państwa zaskoczy. W ogóle nie mamy. Tam nie ma opowieści o człowieku, to jest podręcznik do fizyki zachowań ekonomicznych. My go definiujemy, ale nie wprost. Mamy aksjomaty i tak dalej, ale tam nikt nam nie powie, że to jest model, że to jest opowieść naukowców o tym, jak się zachowujemy. I ja zrobiłem taką właśnie już analizę kontekstową podręczników mikroekonomicznych i nie tylko, tych podstawowych i okazuje się, że tak naprawdę to jest podręcznik do cukiernika, bo na przestrzeni wyborów jest główne to, co się powtarza. To, po pierwsze, nie znajdziemy słów takich jak etyka, moralność, nie ma. Nie ma też słowa w ogóle pojęcia homo economicus, nie ma człowiek ekonomiczny. Jest moral hazard. Ale z drugiej strony, i tutaj właśnie mi się tego, że tu jest pewien problem, że jeżeli mamy tego Homo Economicusa i zapominamy, gdzie my go wkładamy. W podręcznikach mikroekonomii wkładamy go do wyboru. Ice cream, chocolate. To jest wybór człowieka. Ale masz ileś dochodu i możesz sobie kupić lody lub czekoladę. I to, proszę Państwa, to jest... To się powtarza w każdym podręczniku po kilkadziesiąt razy. Ice cream jest najbardziej dominującym właśnie takim połączeniem w podręcznikach mikroekonomii. O, sorry, jeżeli tak uprościmy nasze, infantylizujemy problemy, z którymi mamy do czynienia. To nie jest na przykład to, co trudno znaleźć w podręcznikach, to jest bardzo mocne takie przestrzenie wyboru. Na przykład, czy narkotyki, czy wszystkie inne dobra. I tutaj na przykład oddziaływanie właśnie takiego Homo Economicusa, zastanawiam się, czy kryzys opium w Stanach nie był związany z teorią racjonalnego uzależnienia z Beckera. Słucham? Wiesz, to jest rzecz, która ból sprawiała, jak to czytałam. Tak, to właśnie z punktu widzenia etyki mnie też bolało. Po prostu bolało, jak my możemy założyć, że racjonalnie możemy sobie dawkę narkotyku przyjąć. A jeszcze nie ma bardzo ważnego, dodatkowych założeń Homo Economicusa, to, że nie ma ścieżki czasowej. To znaczy, że nasze wybory w punkcie czasu T nie wpływają w ogóle na to, co się dalej dzieje. I to boli po prostu, jak się czyta, że możemy racjonalnie sobie opium dawkować, nasz wybór. Tylko właśnie w teorii racjonalnego uzależnienia tam nie ma punktu, no już niestety nie wyjdziesz z tego, to już jest twój koniec. Tam jest, okej, wybrałeś, to jest twój racjonalny wybór. Więc takie przestrzenie wyboru, które naprawdę mamy, też definiują ten model Homo Economicusa, ale o których się nie mówi. I teraz ja właśnie tworzę te narzędzia, żeby tą opowieść o człowieku poznać samego siebie. Robię z Państwa, część z Państwa miała ze mną eksperymenty, żeby po prostu skonfrontować to, jak my się zachowujemy versus to, jak jest to przedstawiane w podręczniku. I jest coś takiego, że z taką, ja kilka badań zrobiłem i ich nie ma i nie będzie, bo ich nie opublikowałem, porównywałem studentów psychologii z ekonomią i tak dalej. My to czujemy, że jest jakaś różnica, ale jak przychodzi co do czego, to obserwujemy to, że jeżeli ktoś grał w grę ABC, to wie, że równowaga nasza jest taka, więc on bezwiednie przyjmuje rozwiązanie. Gdy nie grał w tą grę, jego różnice między psychologią a ekonomią są żadne. Po prostu nie wie, jak się zachować, chyba że dedukcyjnie jest w stanie sobie znaleźć rozwiązanie tej gry. I teraz jest coś takiego, proszę Państwa, jaka jest opowieść, dlaczego ekonomiści kochają model Homo Economicusa? Dlaczego kochamy? Jest prosty, ale jeszcze jedno słowo nie jest potrzebne. Pewne rzeczy do ale to jest więcej niż jedno. Jest jedno, jest konkluzywny. Mamy bardzo jasne konkluzje. To jest właśnie z Keynesa, że on stwierdził, że nie ma teorii, które są w pełni konkluzywne. Nawet w ramach logiki wiemy, że nie możemy dostać pełnej konkluzywności. A ekonomiści kochają konkluzywność. Powiedz tego, jeżeli jest A, to będzie B. Więc jeżeli zaczynamy z modelu, mamy aksjomaty racjonalnego wyboru i dzięki temu budujemy jak matematycy piękny gmach systemu ekonomicznego. Piękny świat Arrow-Debreu, gdzie jest wszystko konkluzywne. I zresztą ja zaczynam swoją mikroekonomię zaawansowaną od świata Arrow-Debreu. Nie to, że poczekam sobie gdzieś tam, tylko pokazuję, posłuchajcie, konsument, producent, ten maksymalizuje to, ten maksymalizuje to ograniczenie, tu ograniczenie. Wkładamy do maszynki, która się nazywa General Equilibrium Model, dostajemy rozwiązanie, coś zmieniamy, coś się zmienia. Konkluzywnie mamy pokazane, kto zyskał, kto stracił, jak to wpłynęło na dobrobyt społeczny. Jesteśmy w domu, jesteśmy jak matematycy, nawet nie jak inżynier. Bo matematyk ma konkluzywny wygląd i go to obchodzi. Dla niego paradoks, niedokończenie jest po prostu bólem, dla nas też. Dla inżyniera, rozmawiałem z inżynierami, to jest coś takiego, że oni mogą różne teorie w zależności, mamy sufit, w zależności od typu materiału, grubości stosuje się 3 różne teorie objaśniające, jak powinny być skonstruowane. Oraz mamy coś takiego, że tam nie ten sufit powinien mieć 3 cm według teorii. Żaden inżynier tak nie zrobi, bo musi być zapas. A my mamy coś takiego, że opcja A jest bardziej zyskowna niż B i nam to wystarczy. I tutaj jest, dlatego kochamy ten model. I przez wiele lat walczyłem z modelem Homo Economicusa na różne sposoby. A głównym sposobem jest pokazanie czegoś takiego, co nazwałem pułapka dylematu więźnia. Wcale nie pokazuje, indywidualna racjonalność prowadzi do nieefektywności i indywidualnej, i społecznej. Czyli wcale nie mamy zagwarantowane efektywności, gdy mamy racjonalność indywidualną. I mam bardzo dużo eksperymentów, które pokazują, że gdy jakby dążymy automatycznie do rozwiązania równowagowego, to właściwie jest wojna i to, co mogłoby być, jest rozwalone przez konkurowanie, przez... No właśnie. I teraz jak z tego wyjść? I tutaj w gruncie rzeczy trochę historia zatoczyła koło, dla mnie przynajmniej, od Adama Smitha do Vernona Smitha. Dla mnie rozwiązaniem tego problemu jest takie nowe podejście do zdefiniowania racjonalności, racjonalność ekologiczna. że mamy jakby tą racjonalność właśnie z tego, taką indywidualną i dobrze, że mamy ją w sobie, bo musimy kalkulować, ale mamy też wiedzę kolektywną, która powoduje to, że jesteśmy wtedy bardzo dobrze kalkulującą maszynką. Zresztą mam bardzo fajny eksperyment pokazujący, że taki wymyśliłem taki problem optymalizacyjny, który daje studentom jest 98 trylionów kombinacji zakupowych. To jest coś w rodzaju problemu konwojażera. Zostawiam to studentom na dzień, daję im forum internetowe i oni tu znajdują optymalne rozwiązanie jako kolektyw myślowy. To jest bardzo ważne. Homo Economicus w tej klasycznej wersji jest po prostu aspergerowcem, który nie potrafi się komunikować z otoczeniem. A teraz trzeba nadać mózg po właśnie aspekt społeczny. Norma społeczna to jest coś, co poprawia efektywność przez to, że nie musimy się zastanawiać, na przykład grać w jakieś gry typu dylemat więźnia, nie kooperacyjny. I ja właśnie bardzo często, moi studenci już mają mnie dosyć na koniec, no tak, musimy kooperować, wiadomo, musimy się dogadać z tego. Pan tutaj z tego, jest coś takiego, co im daje, jakie narzędzie im daje, które powoduje to, że ze sobą kooperują. Zwykły czat, na którym mogą ze sobą porozmawiać, określić strategię, poprawić je, doprowadzić do tego, że nagle jest rozwiązanie kooperacyjne. Jest to tak silne, że znaleźliśmy z moimi kolegami i koleżankami kilka takich kompletnych aberracji teorii ekonomii. To już raz mówię. Jest coś takiego, że według teorii ekonomii im więcej jest firm na rynku, tym mniejsza między nimi kooperacja, i w tym większe jest, no, tym większy jest, no, lepsza jest efektywność, dlatego że jest większa konkurencja. A ja znalazłem, a my pokazaliśmy, wystarczy odpowiednio zmotywować ludzi i jest najpierw zaczyna się od monopolisty, później jest duopol, później są 4 firmy, 8 firm. Największy stopień kooperacji jest wtedy, kiedy jest 8 firm na rynku. Tylko trzeba dać, nie działa to, jak nie ma imiennej komunikacji między uczestnikami. Nagle to znika ten efekt, który jest bardzo mocny. Około 30 eksperymentów zostało powtórzonych, on jest. I to jest kompletnie w drugą stronę niż... Więc jeżeli chodzi o książkę. Jest coś takiego, że mi zabrakło właśnie czegoś takiego jak to, że definiujemy przestrzeń wyboru. Dlatego, że przestrzeń wyboru, jak nawet weźmiemy tego maksymalizującego osobnika, to on będzie się, tak jak my zadamy tą przestrzeń wyboru, tak on będzie się zachowywał. I Gary Becker dla mnie jest przykładem właśnie takiego stworzenia przestrzeni wyboru, która oddziaływuje na nasze zachowanie. Można, bycie rasistą jest ok, bo jest racjonalne. Używki ok, jest to racjonalne. Nadajemy pewne znaczenie. Ale w naszym eksperymencie wymyśliłem inną przestrzeń wyboru. Czyli czy jesteśmy altruistami, czy nie. I Ayn Rand jest moim po prostu wrogiem ideowym numer 1. Dlatego, że moim zdaniem ona... W gruncie rzeczy widziałem bardzo podobne momenty, idee Rand, na przykład z moim ulubionym, mistycznym takim autorem Anthony de Mello, który też mówi, że jesteśmy z natury egoistami. Tylko musimy się do tego przyznać. Ale egoizm nie polega na tym, że u de Mello że robimy to, co uważamy dla nas dobre. Egoizm dla niego, taki zły egoizm polega na tym, że każemy innym robić to, co my uważamy, że jest dobre dla nas. To jest egoizm. Więc jest coś takiego, że właśnie robię ten eksperyment o altruistycznych zachowaniach, żeby pokazać, że tak naprawdę lepszy jest rozwiązanie, które polega na takim altruizmie efektywnym Simona, niż właśnie takim egoizmie albo właśnie takim altruizmie bezrefleksyjnym. Dajemy niezależnie od tego, co jest. Mógłby Pan coś więcej powiedzieć o tym Simonie, jego koncepcji? Nie wiem, czy to... Okej. Nie, dwa słowa tylko. Bo tak jest coś takiego, że to jest koncepcja, którą znalazłem, żeby sobie... Ja nie jestem filozofem, okej? Ale potrzebowałem coś takiego, że skłaniam się ku autorytaryzmowi, tak? No i teraz jest coś takiego, jest coś takiego, że on mówi o tym, żeby efektywnie dawać innym, że nie jest, czyli jeżeli mogę na tym przykładzie eksperymentu, bardzo prosty eksperyment polegający na tym, że mam pewną pulę żetonów, którą mogę przeznaczyć, żeby zostawić sobie i przekazać innym. Gra ultimatywna, ale... I teraz, jeżeli zostawię sobie, to załóżmy, że w jednej rundzie ono jest warte jeden, ten żeton, a jeżeli przekażę innym, wart jest 3. To z punktu widzenia całego społeczeństwa najlepszą strategią jest przekazać wszystko, bo wtedy idzie dobrobyt społeczny do góry maksymalnie. Ale gdybyśmy odwrócili te mnożniki i zostawiam sobie i jest dla mnie to warte 3, a przekazuję innym i jest to warte 1, wtedy nie mam prawa dawać innym, dlatego że jest to marnotrawstwo dla całego społeczeństwa. Bo jak zostawię sobie, to i wszyscy zostawią sobie, to całe społeczeństwo mnoży razy 3, a jak przekażę innym, to mnożę razy 1. Więc tutaj jest coś takiego, że Simon próbował to jakby już tak zoperacjonizować na zasadzie, jeżeli są organizacje, które mogą... Swojego Simon... Singer! Nie, przepraszam. Ja nie mam pamięci do nazwisk. Singer, tak? Altruizm efektywny. Peter Singer! Proszę Państwa, przepraszam z tego. Efektywny altruizm. Przepraszam. Ja nie tego. Proszę to wyciąć. Jest coś takiego, że efektywny altruizm jest, i teraz jest coś takiego, że jest Adam właśnie. Moim zdaniem teraz pojawiła się ta książka Vernona Smitha. Moim zdaniem ona może być przełomowa... Nie. Ta nowa, z 19 roku już. Właśnie odkrywająca na nowo Adama Smitha i dlaczego on napisał właśnie tą pierwszą książkę. Teoria uczuć moralnych. I mi się wydaje, że to jest rozwiązanie. Odpowiednia taka przynajmniej ja to stosuję w swoim nauczaniu, po prostu jestem nienaukowo w swoich studentach. Ja im przekazuję pewnego rodzaju etyczne jakieś wskazówki. Posłuchajcie, będziecie tak się zachowywać, no to możecie wpaść w jedną pułapkę, inaczej drugą pułapkę. Musicie wybrać właśnie to zgodnie z zasadami tej racjonalności ekologicznej. Musi być to połączenie umiejętności komunikowania i pracy z innymi, myślenia racjonalnego i odpowiedniego tworzenia i respektowania norm społecznych. I dla mnie to jest rozwiązanie bardzo dużej ilości dylematów, które jest związane z tym pierwotnym takim postrzeganiem Homo Economicus. Okay? Było anarchistycznie, jak szczególnie tak, że na tym chciałbym zakończyć. I jeszcze raz.